temat na czasie. Często słyszymy o izotopach i ich zastosowaniach w różnych dziedzinach życia, właściwie bez nich trudno się obejść, ale tym razem będziemy mówić o węglu, no bo na wszystkie nie starczyłoby na chyba tygodnia układu i oczywiście o zalogu. Jesteśmy w kolejnym wyboru. Co do cyklu węglowego, to jest cała ta scena wydarzeń, o których będzie dzisiaj mowa. Tu mamy obrazek, jak wygląda cykl węglowy i od razu mam pytanie, znaczy, że animacje jednak nie działają, nie szkodzi. Tu czegoś o tym rysunku brakuje. Widzimy, prawda, przepływ węgla od atmosfery do biosfery, zarówno oceanicznej, jak i lądowej. Następnie respiracje, lasy też oddychają, zwracają część dwutlenku węgla, oddycha ocean, pochłania i uwalnia dwutlenek węgla. No, oczywiście zaznaczoną cywilizację oraz sekwestrowanie, czyli trwałe unieruchamianie węgla w skorupie ziemskiej czy w osadach. Prawda? Osady oczywiście różnią się, jedne są niestabilne, drugie są bardziej już stabilne. Niemniej na tym rysunku, który narysowali ekolodzy, to brakuje dwóch zasadniczych elementów. To są na przykład wulkany, należało to narysować, które potrafią wypuścić do atmosfery znacznie więcej dwutlenku węgla niż cywilizacja, jeśli weźmiemy pod uwagę naprawdę wielkie erupcje. No i brakuje jeszcze innego czynnika, a więc wietrzenie, które z kolei ten dwutlenek węgla potrafi wiązać na tyle efektywnie, że zlodowacenia czwartorzędu wedle teorii dość, tezy prawdopodobnej, zawdzięczamy głównie wypiętrzeniu łańcuchów alpejskich, w tym przede wszystkim Himalajów. Ogromne masy świeżo wydobytych na powierzchni skał, wietrzejących skał, związały wystarczająco dużo dwutlenku węgla, żeby jego stężenie w atmosferze spadło odpowiednio i abyśmy mieli no, czas chłodny, zdecydowanie chłodny w historii Ziemi. Także obrazek znalazłem sporządzony przez ekologów, ale geolog zaraz tutaj dorysuje, że to się powinno wylić z tej górki i tu gdzieś powinno być zaznaczone, że te osady są erodowane, a także wietrzeją, pochłaniając dwutlenek węgla, bo to jest też zasadniczy układ systemu węglowego na Ziemi. Izotopy są przedmiotem wykładu. Jak wiadomo, izotopy różnią się liczbą neutronów. W przypadku węgla mamy trzy izotopy. To jest 12, 13 i 14. Oczywiście ten ma 6, ten 7, a ten 8 neutronów wiąże. O 14 nie będziemy dzisiaj w ogóle mówić. On jest bardzo ciekawy, bo w archeologii niezwykle przydatny. Jego okres połowicznego składu jest na tyle krótki, że owszem, przydatny jest w biologii najmłodszego holocenu ewentualnie oraz oczywiście archeologii do datowań artefaktów wytworzonych przez człowieka. My się będziemy dzisiaj zajmować izotopami stabilnymi, trwałymi. No istnieje spór językoznawców, które stwierdzenie jest poprawne, czy należy mieć trwałe, czy stabilne. W encyklopedii jest i tak. W związku z tym proszę się tym za bardzo nie przejmować. Natomiast ten węgiel 12 i 13 będą przedmioty naszego zainteresowania. A od razu dodam, że węgiel 13, czyli cięższy izotop, jest fosfolitszy, liczniejszy niż 12 i ich stosunki wiele nam potrafią powiedzieć. Teraz jak się te stosunki izotopowe przedstawią? Do czego myśmy się przyzwyczaili? No przyzwyczailiśmy się do takiego oto pojęcia jak delta 13C. Delta, litera grecka, oznacza po prostu odchylenie od wzorca. Odchylenie od wzorca, więc bierzemy próbkę daną, w której mierzymy izotopy, jak zaraz pokażę, stosunek 13 do 12 i mamy wzorzec, ustalony na świecie wzorzec, do którego porównujemy tę próbkę. Czyli od próbki danej, którą badamy, odejmujemy zawartość, stosunek wzorca i dzielimy przez ten właśnie stosunek wzorca i mnożymy przez 1000 promili. I ta wartość delta 13C oddaje nam względne wzbogacenie lub zubożenie w izotop ciężki, ten 13 węgla. Gdzie go mierzymy? Ano mierzymy go w spektrometrze masowym. Oczywiście dzisiaj o spektrometrze masowym nie będę mówił, zresztą się na tym nie znam. My go tylko używamy.
każdym razie polega to z grubsza na tym, że działo elektronowe wybija z próbki. Elektrony wzbudzające wybijają jony węglowe, te z kolei przechodzą przez silne pole elektromagnetyczne, są odchylane w zależności właśnie od masy, prawda? A więc jeżeli jest ta masa większa, odchylane są bardziej i w ten sposób do detektora trafiają i tu rozróżniamy, ile mamy tych jonów właśnie 12, ile 13. Tak mniej więcej to wygląda. Oczywiście źródłem materiałem do pomiaru izotopów są głównie skały węglanowe, no bo w skałach węglanowych, jak wiadomo, węgiel jest zawarty, ale oprócz samych skał, jak tapienie, magle, oznaczamy stosunki izotopowe również w skamieniałościach węglanowych. No i ponieważ mówię do koła młodych geologów i geologów zaawansowanych mocno swojej wiedzy, nie będę nawet tutaj długo się rozwodził, na pewno wszyscy z Państwa rozpoznacie, co mamy tutaj. Właśnie mamy taki rostrum belemnita, tu mamy ostrygę, małża, mamy brachiopoda i wreszcie mikroskopijne organizmy, mikrofaunę taką jak na przykład otwornice, które również są przydatne. I w tych skorupkach węglanowych mierzymy właśnie stosunki izotopowe. Z pewnymi zastrzeżeniami. Otóż okazuje się dzisiaj żyjących organizmów, organizmy w trakcie swoich procesów życiowych potrafią w specyficzny sposób te stosunki izotopowe sobie zmieniać. Jakby frakcjonują. Będę często używał słowa frakcjonowanie, więc proszę to słowo zapamiętać. Frakcjonowanie polega na tym, że w danym procesie wzbogaca się ten produkt, albo ten cięższy, albo ten lżejszy izotop. No i jak zobaczymy sobie na przykład na korale, to korale dość intensywnie w trakcie swoich procesów życiowych wzbogacają ten główny materiał, który badamy, a więc jego wapienny szkielet, w lepki izotop, prawda? Podczas, bo to jest zero, to jest neutralna linia, ale okazuje się, że prawie wszystkie wzbogacają ten lepki, ale są też niektóre organizmy, które mamy tutaj ślimaki. One potrafią w dość szerokim zakresie, tu również był dość szeroki zakres zmian w procesach życiowych. Jasne jest, że te organizmy będziemy traktować z pewną podejrzliwością, bo wiadomo, że ta odchyłka od pierwotnych wartości będzie dość znaczna. Cenne będą te organizmy, jak na przykład małże, które po pierwsze, jeżeli frakcjonują izotop, to w niewielkim zakresie, i randa tego frakcjonowania również jest stosunkowo wąska. To jest taka informacja pochodząca oczywiście ze współczesnych organizmów, bo dzisiaj dopiero możemy badać procesy życiowe i wyceniać sobie, na ile one frakcjonowały, na ile bardziej, na ile mniej. Nie możemy na przykład sprawdzić, jak frakcjonowały amonity czy belemnity. No mamy tylko łodzika, który no tak średnio wypada, prawda? Więc tyle, co możemy przypuszczać. Niemniej to trzeba brać pod uwagę. Do odtwarzania, teraz tak, słyszymy często paleoklimat, jakie były jakieś temperatury, więc od razu mówię, do odtwarzania temperatur przydatniejszy jest izotop tlenu, izotopy tlenu, natomiast izotopy węgla mają tylko znaczenie dodatkowe. Są taką przesłanką, które w momencie, kiedy mamy więcej ciężkiego izotopu, na ogół jest to skorelowane z bardziej chłodnym klimatem. Jeżeli mamy więcej lekkiego, na ogół klimat jest cieplejszy. Tak to wychodzi nawet z badań pleistoceńskich, stalagmitów z jaskiń, prawda? Natomiast izotopy tlenu, ich koncentracja zależy od temperatury, ale niestety nie tylko od temperatury. Z tym, że jak mówię, w izotopy tlenu nie będę głębiej wchodził. Sygnalizuje tylko pierwsze zastosowanie izotopów węgla, że są dodatkową przesłanką. I ostatnio okazało się, a to jest już taka nowinka, proszę, taka ciekawostka dla zainteresowanych, że ponieważ izotopy tlenu same w sobie też są mało wiarygodne, też na przykład jedyneza wpływa na to, że wynik jest zafałszowany, niekoniecznie oddaje tylko temperaturę, ale szereg innych procesów zachodzących potem. W tej chwili za jedyny naprawdę wiarygodny termometr, paweł termometr utworów węglanowych, również skorupek małżów czy belemnitów rostów, jednak jest tak zwane klant izotopowy.
Corpus, czyli tak zwane izotopy łączone właśnie i węgla, i tlenu. Proszę zauważyć, że węglanie, jak mamy węgla bawnia, to w jego strukturze mamy zarówno te lekkie węgle, nazwijmy to, i te ciężkie węgle. I dopiero sprawdzenie według tak skomplikowanego wzorca stosunków między lekkim, ciężkim węglem, między lekkim i ciężkim tlenem, dopiero ten skomplikowany wzór pozwala nam rozeznać, niezależnie już od innych czynników, jaka była paleotemperatura badanej skały czy badanej skamieniałości. Niestety jest to metoda bardzo droga. Jest to metoda bardzo droga i uczelni nie zawsze mogą sobie pozwolić na to, żeby wykonać odpowiednio dużą ilość takich analiz. Ale jeśli chodzi o zastosowania dzisiaj mówimy, sygnalizuje tak, zatrudnienia są przydatne w połączeniu z izotopami tlenu do mierzenia dawnych temperatur. Wreszcie, w czym mierzymy jeszcze? Ja pokazałem skorupki węglanowe, ale następnym takim substratem, materiałem, którym mierzymy izotopy węgla, jest po prostu to, co nazywamy karogenem, a więc materiał organiczny. Karogen, inaczej palino macerały, czyli wszystko, co zostaje nam ze skały dowolnej, po rozpuszczeniu, czy to w kwasie octowym, czy to w kwasie fluorowodorowym, który rozpuszcza glino przemiany, wiadomo, zostaje nam pozostałość zwana karogenem, czyli materia organiczna. I tę materię organiczną najczęściej badamy pod kątem stosunków izotopowych węgla 12 i 13. Jak ona wygląda? No ona pod mikroskopem wygląda właśnie tak. To są różnego rodzaju palinomacerały właśnie, w których wyróżniamy na przykład drewno, wyróżniamy kutikulę, czyli tkankę ochrywową roślin, ale także spory, prawda, które mamy tutaj, spory roślin. Niekiedy nawet tetrady roślin, a te tetrady spor, czyli połączone ze sobą. Wyróżniamy również pyłki roślin, tu mamy taki przykład pyłku roślin. Wyróżniamy również glinocysty, czyli glony morskie. Wreszcie taką bezpostaciową materię organiczną, którą ogólnie nazywa się amorphous organic matter. I co do jej pochodzenia nie zawsze jesteśmy pewni, ale ona jest szczególnie liczna w utworach morskich, tych związanych z anoksją w oceanach, czyli bezsterowymi warunkami. I za tą materią właśnie amorficzną pochodzenia morskiego plus glonami morskimi, czy silnicami uganiają się wszyscy petrolodzy w poszukiwaniu skał macierzystych, ropy naftowej i gazu ziemnego. To są na ogół te skały macierzyste i pod mikroskopem ich obraz zbliżony jest do tego. Podczas gdy ten kerogen pochodzenia lądowego, gdzie mamy mnóstwo drewna, kutikul, spor roślinny, może generować gaz ziemny. Natomiast ropę generuje i gaz jednocześnie generuje ten typ kerogenu. Otóż ten kerogen jest też materiałem do analiz izotopowych. W nim właśnie oznaczamy stosunki izotopów 12 i 13, z tym, że okazuje się też, że warto wiedzieć, iż poszczególne na przykład organy roślin też różnie frakcjonują te izotopy. Także dobrze jest badać te stosunki izotopowe w wybranym materiale, a nie w całej masie. No, czyli bada się w całej masie, czyli tak zwanym całkowitym węglu. Wreszcie właśnie co do frakcjonowania izotopów węgla między pierwotnymi związkami węgla, to jest na przykład dwutlenek węgla, jest takim pierwotnym związkiem, no, może być pochodzenia juwenilnego, wulkanicznego, organicznego, ale jest to gaz, który jest gazem obecnym w naszej atmosferze. Wreszcie tak zwany salt inorganic carbon, czyli ten węgiel rozpuszczony na przykład w wodzie morskiej. I to jest ten substrat, to jest ta materia, a w oparciu o nią dopiero w biosferze tworzy się materia organiczna, a wraz z nią potem metan oraz węglan wytrącany z wody. No i izotopy węgla podlegają jednak frakcjonowaniu w tych procesach. Czyli jeżeli byśmy chcieli odtwarzać pierwotny skład izotopów w atmosferze, co jest bardzo ważne, to musimy pamiętać, że jeśli badamy tą dissolved, na przykład inorganic carbon, w wodzie świeżej, czyli tej takiej wodzie, jaką rzeczywiście mamy, tu ją mamy fazę pierwotną, a więc węgiel rozpuszczony w wodzie morskiej. I on ma taką sygnaturę izotopową. No tu na zero ustawioną, wyskalowaną.
to kiedy przechodzi już do minerałów węglanowych, na przykład do węglanu wapnia, to już ta jego sygnatura jest nieco przesunięta w stronę ciężkiego izotopu. Prawda? I to jest ta faza wtórna. Natomiast kiedy mamy atmosferyczny dwutlenek węgla, ten pierwotny, to jest ta faza pierwotna, to kiedy przechodzi nam do gleby, czy ewentualnie szczególnie termodynamicznego metanu, gdzie na przykład pod wpływem temperatur ten metan nam się tworzy i tworzy nam potem złoża gazu ziemnego, to widzimy, jak mocno przesuwa się nasza sygnatura izotopowa w stronę przewagi izotopu lekkiego. Minusy to są przewagi izotopu lekkiego, plusy to są przewagi izotopu ciężkiego. Także o tym też należy pamiętać, jeżeli mierzymy w glebie, nawet współczesnej, jeżeli mierzymy w metanie, który powstaje na skutek rozkładu organicznego, to mierzymy w fazę wtórną i w tej fazie wtórnej, te sygnatury będą oczywiście lżejsze. No ale to jakby zakładamy, że też jest proces stały i możemy jedynie interpolować, że stężenie pierwotne dwutlenku węgla odpowiadałoby jednak tym sygnaturom. To jest ta faza. Co jeszcze musimy pamiętać, badając stosunki izotopowe? Ano, jakie rośliny rosną, prawda? I skąd bierzemy nasz materiał wyjściowy do oznaczenia izotopów węgla? Otóż wartości delta 13C, czyli stosunek izotopu ciężkiego do lekkiego współczesnych roślin lądowych na górnym diagramie, różni się. I to dość wyraźnie. Między roślinami o fotosyntezie typu C3 i o roślinę o fotosyntezie typu C4. Tych roślin C3 jest znacznie więcej, tych jest znacznie mniej, ale na przykład w sensie biomasy one stanowią dość pokaźny udział i tutaj różnica jest aż 14 promieni. W związku z tym, jeżeli badamy utwory, mamy mieszanie się roślin o fotosyntezie C3 i C4, należy pamiętać, że mamy pewien chaos i wynik nie będzie wiarygodny. Na szczęście rośliny C4 pojawiły się dopiero kilka milionów lat temu. Tak na dobrą sprawę prekursorzy to jest 28 milionów lat temu, a ich masowe występowania no to jest mniej więcej od miocenu, a właściwie 8 milionów lat temu. Czyli dopiero w młodszych osadach, utworach to będzie istotne. Na przykład w utworach jurajskich, o których dzisiaj mówimy, o tym problemie możemy zapomnieć, bo roślin w fotosyntezie tytuł C4 w ogóle nie było. No to jest dla chętnych i nazwijmy to hobbystów, tu drobne drugie, tak jak w każdej ulotce lekarstwa zapisałem, czym jest roślina C3, C3 fotosynteza i C4. Niemniej wystarczy pamiętać, że ten mechanizm C4 wyewoluował niezależnie, bo po 40 grup roślin, pierwsze rośliny, no to 23, 35, 28 średnio, właśnie jak mówiłem, pojawiły się w oligocenie, natomiast znaczenie geologiczne dopiero 6-7 milionów lat temu i jedynie u roślin pomrygozalążkowych. No i to są przykłady trawy, tużyce, jedno jedyne drzewo. Eufrobia forbesi, to jest gatunek występujący na Hawajach, jest roślina C4, zostają drzewa do C3. No i oczywiście też w szerokościach geograficznych tych tropikalnych gatunków C4 są rzadkie, natomiast fotosynteza C4 to jest przede wszystkim klimat tropikalny i przystosowanie do ograniczonego dostępu wody. A mimo tego, że o tym dzisiaj nie będziemy mówić, okazuje się, że właśnie na tych młodych stosunkowo utworów, to znaczy wręcz czwartorzędowych, a w ogóle holoceńskich, badanie zębów ludzkich z Doliny Eufratu w Syrii, czyli tam, gdzie osadnictwo jest dość długie, wykazało dość stałe stosunki izotopowe węgla na przykład, tlena. Tlenu to w mniejszym stopniu ludzie, ale węgla szczególnie. Zwróćcie uwagę, że nagle coś tu się stało, że zupełnie mamy inną sygnaturę izotopową dla tego okresu, czyli modern islamic, czyli powiedzmy średniowiecze. A co takiego się stało? Doszła inna dieta. Do pierwotnych roślin C3 dołączyła importowana dieta C4, głównie kukurydza, prosto. I dlatego zmienił się też skład izotopowy szkliwa zębów.
No cóż, gdyby rośliny C3 i C4 były w biurze, a dinozaury wędrowały między sferami klimatycznymi i strefami, moglibyśmy też podejrzewać, że na przykład sygnatura izotopowa w zębach zmieniłaby się podobnych. Niepotrzebne w zasadzie zmiana nie. Dobrze. A teraz wróćmy do naszego zasadniczego tematu. Mianowicie w profilach geologicznych, z którymi mamy na co dzień do czynienia, pobieramy próbki i w każdej z nich liczymy stosunek izotopowy węgla 12 do 13. Najlepiej pobrać tych próbek najwięcej. Więc to się udaje przeważnie w przypadku zwykłych skał węglanowych. To jest taki profil dość ważny, pochodzący z Portugalii, z Penisz. I tutaj wyznaczono standard światowej granicy dwóch pięter jurańskich, mianowicie Pięzdachu i Toarku. Dolną granicę Toarku, to jest dolna Jura, a Toark, jak wiadomo, jest najmłodszym piętrem, najmłodszym wiekiem dolnej Jury. Więc tutaj wyznaczono tę granicę, stąd wykonano bardzo dużą ilość analiz, to robił kolega Steven Hasselbo i prawda wyznaczył taką szybą węglową, zauważając, że na tym odcinku mamy gwałtowny odjazd w stronę izotopu lekkiego. A więc nastąpiło jakieś wydarzenie w systemie ziemskim, które taki oto kształt krzywej wyprodukowało. Co więcej, widać, że w pewnych miejscach mamy jeszcze dodatkowe takie drobniejsze wychylenia tej krzywej. Oczywiście to są węglany, czyli one pozwalały na bardzo gęste próbowanie, natomiast ciągle jest pewnego rodzaju wątpliwość, czy w węglanach diabeneza na przykład nie zmienia nam tej sygnatury, dlatego dla pewności sprawdzili jeszcze koledzy belemnity. One mają, no co ciekawe, mają niekiedy dość duże rozrzuty, prawda? Ale generalnie kształt tu i tu, no tam gdzie one występowały oczywiście, to jest ich wada. Nie zawsze ich znajdujemy, to na przykład w ogóle nie znajdujemy. Natomiast tutaj są. No i widać, że niektóre tak odjechały nam w stronę tych ciężkich wartości, ale to może wynikać nie tylko z diagenezy, ale na przykład z fizjologii belemnitów oraz z ich etologii. Niektóre żyły głębiej, niektóre żyły krócej, no bo one są dość głębokie, żyły dość głęboko i ten stosunek też węgla mógł zależeć od fizjologii tych belemnitów żyjących na przykład głębi. Niemniej to jest ważne, bo potwierdza, że ta krzywa pierwotna ma generalnie prawidłowy kształt. Wreszcie te czerwone punkty oznaczają drewno. No i widać, że drewno też układa nam się w współkształtnie do tej krzywej wyznaczonej węglanach, przez co ta krzywa wzorcowa dla toarku wczesnego jest wiarygodna, bo jest oparta na trzech rodzajach materiałów, z tym, że węglany i belemity reprezentują tam system oceaniczny, a drewno reprezentuje nam, przynoszone z lądu, reprezentuje nam system atmosferyczny, lądowy. Dodatku jeszcze tu mamy torgradację, mamy turbidyty, więc stąd tego drewna tu w tym miejscu było dość dużo, a więc było również to ożywienie jakiegoś cyklu hydrologicznego. Także na lądach gwałtownie wtedy musiała działać i erozja, i wietrzenie, i również rzeki znosiły większą ilość posadu, która tu się w profilu zaznaczyła. I tych krzywych, jak na przykład z innego bardzo fajnego odsłonięcia, Yorkshire, to jest w Anglii, zwane Jet Rocks, i tutaj też udało się opróbować cały profil tego samego wieku skał i z tego również powstała tak właśnie ładna krzywa węglowa, a na niej takie charakterystyczne podrzędne wychylenia w stronę izotopu lekkiego, układające się w takie stopie, prawda? Wyraźnie stopne. Gwałtowne wychylenia z lekkiego i stopniowy spadek w stronę ciężkiego. Gwałtowne z lekkiego, stopniowy spadek w stronę ciężkiego izotopu. Tu również na samej granicy w Pięzbach-Toach też takie wychylenie krzywej izotopowej mamy. No i zaczęliśmy się zastanawiać, z czego te cykle wynikają, te stopniowe cykle. No i hipoteza robocza jest taka, że oprócz jakiegoś wydarzenia w systemie ziemskim, takiego zasadniczego, że tego lekkiego izotopu nam dostarczało w tym czasie więcej, włączyły nam się elementy astronomiczne. Mianowicie cykle orbitalne Ziemi, znamy nam zapewne jako cykle Milankowicza. Wyróżniamy takie trzy typy cykliczności. Jedno to jest ekscentryczność orbity Ziemi. Znaczy orbita Ziemi co 100 tysięcy lat i w drugim takim rytmie co 400 tysięcy lat oddala Ziemi nieco dalej albo bliżej Słońca. Wynika to głównie z rezonansu grawitacyjnego orbit Jowisza i Ziemi.
Tam jest jeszcze drugi cykl na to nałożony, to jest cykl kołowości orbity. Znaczy orbita raz jest bardziej kołowa, raz jest bardziej elliptyczna. I ten cykl jest obecnie co 41 tysięcy lat, ale w Jurze on był mniej więcej 37 tysięcy lat, tak się powtarza. Dlaczego to wiemy, to powiem później. I wreszcie jest ten najkrótszy cykl, ta najkrótsza cykliczność, najbardziej krótkotrwała, to jest precesja. Precesja wynika z tego, że po wielkim zderzeniu, którego Ziemia doświadczyła 4,5 miliarda lat temu mniej więcej u swojego zarania, oś ekliptyki Ziemi uległa wychyleniu o kąt 20 stopni, tam mamy porę roku, ale nie do końca ta oś nam się tak ustabilizowała. Ona trochę jak trącony bączek chodzi, prawda? I to są cykle precesyjne i zachodzą co 26-21 tysięcy lat. I te cykle orbitalne mają wpływ na system Ziemski, a więc wpływają na czynniki klimatyczne, wpływają na cykl hydrologiczny, a ten z kolei zapisuje się w osadach. Oczywiście pod warunkiem, że mamy ciągły zapis tych osadów, prawda? Jeżeli mamy ciągły zapis tych osadów, to jest szansa badać z kolei nakładanie się tych cykli w sensie statystycznym. Jak mamy, prawda, rozkład cykli, które są o większej fazie, prawda, dłuższej, krótszej i najkrótszej fazie. No i tak to wygląda, kiedy te profile, między innymi ten pokazywany wcześniej profil z Yorkshire, jest ten sam, badamy. Okazuje się, że porównując również inne rzeczy, takie jak na przykład minerały i lasty zachowane w tych osadach, ich zmienność, a także, co bardzo ważne, podatność magnetyczna. Ona też się zmienia. Wyróżniamy z kolei cykle orbitalne. Z tych cykli orbitalnych udało się stwierdzić, że te cykle węglowe układają się zgodnie z cyklicznością kołowości orbity Ziemi. Skoro wtedy to było 30-34 tysiące lat, to cały ten okres czasu, który tutaj mamy zanotowany w osadach, liczy 300 tysięcy lat. I to jest niezwykle cenna informacja, dlatego że rozdzielczość biostratygrafia monitorowej, no to jest mniej więcej 200 tysięcy lat, 300. 150, niektórzy uważają, że poziomy, ale to horyzonty no, podpoziomy, no może. Natomiast tu proszę bardzo, my mamy 30 tysięcy lat, 34 tysiące lat, a jesteśmy w Jurze. To jest rozdzielczość godna Holocenu, a tutaj, prawda, Jurze udało się taką rozdzielczość osiągnąć. Oczywiście ona trochę wisi nam w powietrzu, no bo tu wiemy, że tu jest 34 tysiące, 34 tysiące, 34 tysiące, 34 tysiące, te rakiety mają. No ale dopiero jakbyśmy mieli gdzieś na przykład tufit wulkaniczny i zmierzyli wiek radiogeniczny, to możemy to wyskalować w wieku bezwzględnym. I takie rzeczy są w tej chwili robione, czyli możemy to również zawiesić w skali czasu bezwzględnym. Także ta doskonała, znakomita rozdzielczość to jest następne osiągnięcie i plus, jaki daje nam geochemia izotopu węgla. Kiedy zostaje skojarzona i złączona z cyklami astronomicznymi, no to faktycznie możemy mówić o niezwykle wysokiej rozdzielczości stratygrafii. Narzędzie niebywale precyzyjne. Druga rzecz, o której będę później mówił, no to oczywiście korelacje, które z tego wynikają. Ale tutaj przejdźmy do takiego prostego diagramu. Z czego te wychylenia krzywych wynikają? Bo to jest również no, pytanie. Dobrze, mamy te wychylania, stwierdzamy je w krzywych izotopowych, no ale czemu my zawdzięczamy te wychylenia? Oczywiście, że cykle orbitalne mogły modyfikować te stopnie, natomiast to zasadnicze wychylenie to właśnie to, no właśnie jako całość, prawda? Jedną z największych fanerozoików, no z czegoś musiało wyniknąć. To już orbitalne cykle to tylko tutaj coś modyfikowały, ale to wielkie jedno wychylenie musiało być czymś spowodowane. No i mniej więcej rozmawiamy o dwóch mechanizmach. Mniej więcej, bo oczywiście każdy tam i daje swoje jakieś teorie. Prac powstało dziesiątki. Pierwszym zasadniczym to jest wulkanizm. Rzeczywiście wtedy na półkuli południowej, w tym samym czasie, bo mamy datowania radiometryczne pokryw bazaltowych, uruchomiła nam się wielka prowincja wulkaniczna Karufera. Ona obejmuje tereny części dzisiejszej Argentyny, południowej Afryki oraz Antarktydy. To jest ta właśnie prowincja Karufera, tak ona się nazywa. I wtedy wyemitowane zostało do atmosfery no, ogromna ilość gazów, w tym dwutlenku węgla, metanu. Co więcej, te intruzje bazaltów w owym czasie
przenikały, przechodziły przez formacje bogate węgiel. Czy to są zagłębia węglowe RPA, prawda? Pochodzą w wieku, pewnie z geologii historycznej może słyszeliście, Permskiego, tak? Więc karbońsko-permskiego, ale na ogół to pokazuje to bardziej Perm. Natomiast te ogromne pokłady węgla były dotknięte późniejszym wulkanizmem jurajskim, no i tworzył się wielki koksownik, z którego oczywiście mieliśmy takie niezbyt miłe produkty, jak tlenek węgla, jak policykliczne węglowodory aromatyczne, którymi dzisiaj, jak się okazuje, oddychamy dzięki niskiej emisji. No i dwutlenek węgla. Te wszystkie gazy no, musiały wywołać efekt w postaci zasadniczego ocieplenia klimatu. Ale był jeszcze inny element. Mianowicie pułapka czekała w oceanach. No, a dzisiaj też tam tyka sobie. Mianowicie w chłodniejszym stosunkowo okresie poprzedzającym mis w późnym Kniezbachu, gdzie w ogóle mieliśmy zadowadzenia wręcz, doszło do nagromadzenia się, a oceany były wysokiej produktywności, doszło do nagromadzenia się na dnie oceanów ogromnej ilości materii organicznej. Ta materia organiczna, ulegając rozkładowi, produkuje metan. No, ten metan na tych głębokościach, przy tych ciśnieniach i temperaturach 4 stopni mniej więcej, on nie przechodzi w fazę gazową, tylko wiąże się z lodem w formie tak zwanych klatratów czy hydratów metanu. I w takim metastabilnym stanie pozostaje na dnie oceanu. Dzisiaj mamy piękne zdjęcia zresztą z głębokich stref batialnych, gdzie widać ten lód metanowy, który tam te bąbelki metanu sobie puszcza, kiedy te bąbelki się łączą większe, a niektóre te bąble całkiem spore, wypływają na powierzchnię. Tak zresztą tłumaczy się niekiedy katastrofy Trójkąta Bermudzkiego, że nagłe wydobycie się potężnego bąbla metanu może nie tylko zatopić statek, bo nagle traci pływalność, ale również samolot może stracić stabilność i spaść. Więc to są rzeczywiste procesy, które dzisiaj zachodzą. Natomiast wtedy, we wczesnym Toarku, tych hydratów nagromadziło się na tyle dużo. Co więcej, my nie możemy i ten efekt poznać po czym. Ano po tym, że metanogeneza prowadzi do niezwykle silnej frakcjonacji izotopów. To właśnie w metanogenezie, którą wywołują mikrobialne konsorcja, dochodzi do wzbogacenia w lekki izotop. I to bardzo silnego. I ten lekki izotop jest charakterystyczny właśnie dla metanogenezy. I z tych właśnie utworów dolnego targu mamy tak niskie, tak lekkie wartości izotopowe, no teoria bardzo obowiązująca obecnie mówi, że to jest właśnie efekt uwolnienia wielkich ilości hydratów metanu. A one uwalniały się w takt orbit Ziemi, prawda? Czyli wtedy, kiedy ten cykl orbitalny nam podchodził pod ten cieplejszy jakby okres, prądy morskie, wyższa temperatura wody morskiej powodowała, że te hydraty metanu się uwalniały i dawały nam cykliczne takie impulsy wypływu metanu, który nam powodował te super cieplarniane efekty. I na takim tle między innymi rozmawiamy. Potem jak te hydraty metanu do tej atmosfery się dostały i wzmacniały efekt greenhouse, czyli cieplarniany, no, zachodził potem oczywiście równolegle działała pompa biologiczna, czyli ona z kolei przechwytywała, pompa w sensie organizmów fotosyntezujących, ona przechwytywała ten metan utleniony do dwutlenku węgla, bo się szybko utlenia do dwutlenku węgla i sekwestrowała ten właśnie metan, czy ten dwutlenek węgla już w formie węgla organicznego, właśnie często hydratów metanu, które znowu mogą być cyklicznie uwalniane, ale również w formie skał, takich jak łupki zawierające węglowodory. Co do krzywy węglowej, wspomniałem o tych cyklach, właśnie tu mamy ten omawiany wykres. No i okazuje się, że kiedy weźmiemy sobie krzywe węglowe z różnych części świata, to możemy te krzywe węglowe sobie korelować. A więc te wychylenia węglowe są cennym narzędziem korelacji na dużych, dużych obszarach. I nawet kiedy nie mamy wystarczy, że jedną krzywą mamy wyskalowaną amonitami na przykład, tu są poziomy amonitowe, drugą, a między nimi nie mamy tych skal, no to możemy te krzywe przywiązać do tych wyskalowanych biostratygraficznych skal i nawet mówić, że tu mamy odcinek właśnie
34 tysięcy lat, choć nie mamy amonitów i niczego, co by nam pozwoliło na dokładniejsze datowanie. I to jest ten plus, jaki wyciągnęliśmy również dla obszaru Polski, ale o tym zaraz. Ogólnie potem tacy, co lubią rzeczy podsumowywać, zebrali te wszystkie krzywe węglowe i sobie te krzywe węglowe, tak od kamru po przeciążeniu, czyli parogen, neogen, ale w porządku, nie będzie przeciążeń, ułożyli. Oczywiście widać, że rozrzuty są ogromne, no bo tam wchodzą różne czynniki w grę, ale jakaś średnia z tego wyszła. No i możemy powiedzieć, że taka krzywa węglowa dla fanerozoiku powstała. I teraz ja sobie tu pozwolę takie kreseczki wyrysować i ciekawe, że Państwo zgadniecie, co te kreseczki znaczą. A! Mówiłem, nie dożywać się. Czekałem na to, żeby dojść do tego. No właśnie, tak. To są mniej więcej zaznaczone miejsca, znaczy na osi czasu Wiłskiego, gdzie następowało pięć wielkich wymierań. To ordowickie jest ciągle jeszcze trochę enigmą dla nas, ale na przykład późne dewańskie, no to największe, pewne stopień, w dwóch fazach, które widać na pierwszą fazę, pewne stopień triasowe, to wczesne, to triasowo-jurajskie, no i to kreda przeciągnięte, gdzie zniknęły dinozaury, jest bardzo widoczne. Ale jeszcze zaznaczę tutaj to wydarzenie właśnie w tej jurze, o której mówimy, to arckie, i ono też jest znaczne i nie awansowało na listę pięciu wielkich, ale warto się nad nim pochylić, bo o nim dzisiaj właśnie głównie mówimy. Także wielkie wymierania i cykle węglowe się w jakimś sensie pokrywają, a pokrywają się chyba głównie dlatego, że za wszystkimi wielkimi wymieraniami, jak teraz wiemy, stoją jednak wielkie prowincje wulkaniczne. Nawet to ostatnie, gdzie mamy dowód zbrodni w postaci krateru Chicxulub, tak się to wymawia podobnie w Meksyku. Chicxulub w Meksyku i gdzie rzeczywiście impakt asteroidy około 10-kilometrowej nastąpił, to był cios łaski. Dinozaury już wtedy były w zamiku. W zasadzie tylko jedyne pięć rodzin znamy z północnej Ameryki. W Indiach wyginęły najpierw, a tam się zaczęły, przypominam, trapy dykańskie. Tak samo wyginęły na innych kontynentach, przetrwały jeszcze do tej granicy mniej więcej, a one pod nią, tuż pod nią w północnej Ameryce. Właśnie ciekawe jest to, że nie znajdujemy dinozaurów ostatnich 1,5 metra osadów przed impaktem, czyli przed lasą. A więc no, nie mógł impact być główną przyczyną zabójstwa, nie mógł być głównym podejrzanym o mord, skoro mord wystąpi po zamordowaniu. A my cofamy się z powrotem, kiedy dinozaury jeszcze się dobrze miały, choć tutaj w tym momencie to się chyba było zaciekło. W każdym razie to jest ten świat toarcki, 183 miliony lat temu, i to jest to szczególne wydarzenie. Ta prowincja Karuferan tu właśnie istniała, tu jest nasza Europa, oceantetydy, prawda, już neotetydy, no i jeszcze ciągle istniejąca, ale rozpadająca się Pangea. Czyli tu korytarz wikingów, tak się nazywa, tylko dlatego, że później wikingowie tu gdzieś zamieszkali do Skandynawia, a tu korytarz hiszpański, który połączył później, właściwie trochę później, Tetydę z Pantalassy, prawda? No i tu, tu się zaczął rozpad Pangei na odcinku północnego Atlantyku. Południowy Atlantyk, no to jest trochę późniejsza kwestia. No tak samo oderwanie Indii, Australii, to też są już późniejsze etapy. No więc w Europie mamy do czynienia z lądami, to są tutaj na zielono zaznaczone, płytkim morzem oraz takim właśnie basenem, w którym powstały nam te ciemne, czarne łupki zwane Posidonium Schiefer z niemiecka, w których to Posidonium Schiefer mamy tak pięknie zachowane skamieniałości, jak te słynne ichtiozaury ze skóry. Na tym właśnie stanie. Dlaczego tak pięknie zachowały się ichtiozaury? Dlatego, że nawet nie była przybucha, nie było tlenu. I powstawały łupki, ciemne, bitumiczne łupki, które są jednym z głównych źródeł węglowodorów właśnie na północnych Niemiec, Holandii. One tutaj są, no, też Francja ma na też, mam nadzieję. W zasadzie jako źródło gazu łupkowego, to oni mają o wiele lepsze możliwości, właśnie ropy łupkowej bardziej u siebie niż my z tego całego naszego synu.
bardzo dziękuję. No, tak to wygląda w szczegółach. Przypomnę tylko krótko, że to jest dość istotne, że oceanograficzny to był nie może aż tak głęboki, ale półzamknięty basen, wszędzie lądy zauważmy, a więc osadów z lądu skutkująca dostawą związków A, azotu, B, fosforu. To powoduje, że mamy bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju tej flory fotosyntezującej, mikroflory. No i trzeci czynnik, temperatura. Słaba cyrkulacja, wysoka temperatura, dostawa z lądu pożywienia. To wszystko powoduje, że mamy warunki anoksyczne. A przy dnie. I powstają nam te ciemne łuki. A niestety u nas nic z tego. Mieliśmy taką szeroką zatokę morską i tu w ogóle ślady tych ciemnych łuków. One w siebie przechodzą. No, w Niemczech północno widać, jak te ciemne łuki, te zielone przechodzą. U nas zupełnie inna facja. Bez bogatej w organikę skał, jedynie rogiem jest pochodzenia lądowego. A cały ten zbiornik, ja to zaraz pokażę, to przypomina zatokę Maracaibo w Wenezuelu. Co więcej, no to jest takie zestawienie tego czasu, prawda? Tu mamy ten Toark, tu mamy Gęsbach, tu mamy dość chłodny okres. Jak mówiłem, podejrzewamy z lodowacenia, mamy pewne na to dowody. Następnie wystartowały nam ta właśnie sedymentacja, transgresja morska, no i gdzieś od tego momentu mamy to wychylenie krzywej izotopowej, bardzo wyraźne i silne. I to jest mniej więcej początek aktywności prowincji Karu Ferraru. Karu i Ferraru, to jest jedna prowincja, mniej więcej w tym samym czasie zaczyna się wielki wulkanizm. No i niemożliwie to był ten mechanizm spustowy. No a drugi, no to dołączyły hydraty metanu, prawda, i one swoje też zrobiły. W efekcie, ponieważ nastąpiło przeżyżnienie oceanów, nastąpił wzrost temperatury, no nastąpiło też wymieranie. Proszę zwrócić uwagę, ile rodzin amonitów nam tu skinęło. To jest wymieranie, które na przykład w sensie amonitów mogłoby uchodzić za wielkie. Cała ta fauna amonitowa, no nie tak jak na początku Jury, ale tutaj też doznała wielkiego kryzysu i wymiany. Dopiero potem zaczyna się odrodzenie ewolucyjne, ale tu mamy bardzo silny kryzys, ściśle skorelowany z tym wydarzeniem izotopowym. Więc te wydarzenia izotopowe nie były obojętne dla biosfery. No a co na lądach? No mamy tutaj odtworzone strefy klimatyczne, a więc mamy strefę tropikalną, strefy zwrotnikowe z półsuchym klimatem, pewnymi wskaźnikami w postaci na przykład gipsów, anhydrytów, czerwonych barw osadów. Tu z kolei mamy utwory z węglem, więc mamy pewien wskaźnik temperatury ciepłej, ale dość wilgotnej. No i wreszcie chłodniejsze strefy przy biegunach. Tu mamy nasz teren i co się działo na lodzie. No teraz właśnie to jest ważne, że każda informacja jest bezcenna, że odzwierciedla zmiany w systemie atmosferycznym. Do tej pory mówiliśmy o tym oceanie, o tej sekwestracji dwutlenku węgla, prawda, o tej pompie biologicznej, która nam to pompuje w osady, a potem hydraty metanu zwracają to do atmosfery. Tylko to wszystko może być efektem na przykład zmiany kierunków prądów oceanicznych. Otwarcia korytarza Wiking, a tam korytarz Wiking się otwiera i co? I mamy nagle zupełnie inny układ prądów morskich, gwałtowne na przykład ochłodzenie i nie mamy na przykład ekspulsji metanowej. A z drugiej strony może nam się na przykład otworzyć inna cyrkulacja morska, ocieplić nam się może dno i mamy, prawda, wydarzenie w postaci ekspulsji metanowej. Możemy mieć w jednym miejscu osady bogate w organikę, a w innym jak w Polsce w ogóle nie, prawda? Czyli utwory oceaniczne mają zaletę taką, że mamy gdzieś na obu te skamieniałości przewodnie, możemy sobie to dorównać, wyznaczyć, ładnie jesteśmy bezpieczni. Aha, to jest to, wiemy na pewno, no bo amonit jest Halpocera z falciferum, aha, no to jest to. A na lądzie bieda. No nie ma takiej skamieniałości, żeby powiedzieć, że to jest równowiekowe z tym amonitem. Właśnie te krzywe węglowe, prawda? I po drugie, to wszystko, co odkryjemy w systemie rośliny ląd, będzie nam odzwierciedlało to, co się działo w atmosferze. I wtedy wychodzimy z tego morza na ląd, możemy wrócić do tego morza i powiedzieć, aha, słuchajcie, to wydarzenie tutaj izotopowe jest stwierdzone na lądzie, w systemie atmosferycznym. Możecie się kłócić, co jest z czym równowiekowe albo nierównowiekowe,
Ale jeśli to jest atmosferyczne, to jest globalne. Z definicji. I o to właśnie nam tutaj chodziło. No takie krótkie wprowadzenie, jaką mamy tutaj zespoły florystyczne. No to jest mniej więcej ten zestaw, prawda? Typowy dla ciepłego klimatu. Są aprocie, to są skrzypy, to są prawda, benetyty i sabowce, czyli benetitales i cykadales. Szpilkowe, to nie zawsze znaczy, że miały szpilki. Są również szpilkowe z liściem. No i ginkgo wszelkiego rodzaju, czyli miłorzębowe, które wcale dzisiejszych miłorzębów, czyli drzew, nie przypominały, często były to krzaczki drobne. Niemniej ten zestaw dominował rośliny wówczas. No i oczywiście tylko rośliny C3, o tym już mówiłem. Nie mamy żadnych nagonasiennych. Rośliny C4 dopiero pojawiają się nam tutaj, więc w zasadzie system fotosyntezy, który za frakcjonowanie izotopów węgla odpowiadałby, mamy dość stabilny. Dość stabilny. Co mogło działać, później powiem jeszcze. No i to jest takie właśnie wprowadzenie. Tu mamy naszą kulę ziemską. Proszę zwrócić uwagę, z modeli paleoklimatycznych i danych izotopów tlenu wynika, że w czasie tego toarckiego wydarzenia anoksycznego, takie nazywane, TOI, znaczy Toarcian Oceanic Anoxic Event, prawda? W czasie tego wydarzenia mamy nieprawdopodobne wzrosty temperatur, bo dla stref polarnych to jest plus 10 stopni. My się martwimy w tej chwili o 1-2 stopni, że będzie katastrofa, a tu proszę plus 10, plus 5. No tutaj oczywiście skoki temperatur były rzędu 1-2-3 stopni do 5 stopni. Natomiast tu rzeczywiście w naszej strefie te 5 stopni nam przybyło. To jest dużo. No i działa ta prowincja wulkaniczna Karufera. O tu widać jej zasięg. Natomiast odnową Tetydy jest ten basen środkowoeuropejski, a odnową basenu środkowoeuropejskiego jest właśnie ta zatoka szeroka, jak zatoka Maracaibo w Wenezueli, jak mówiłem, z takimi zielonymi łowcami, które tu się osadziły, bo tu mamy te ciemne łupki, a w tym czasie w Polsce powstają te zielone łowce, one się głównie, większa miąższość tutaj pojawiła w tak zwanej bruździe śródpolskiej, która wiadomo skutkuje tutaj większymi mniejszościami osadów w całej Wenezueli. No i teraz mamy, jak te utwory wyglądają, a więc są to takie zielone właśnie łowce. Tutaj jedno z niewielu odsłonięć w Kozłowicach, koło na Śląsku Opolskim. Płytkość tego basenu dowodzi to, że mamy korzenie roślin. No ale są też glony, są też, przepraszam, palinomorfy morskie, czyli mamy ginocysty na przykład, co świadczy, że to jednak nie było jezioro, tylko laguna i takie oto utwory. Nic z utworów bogatych w organikę tutaj nie ma, poza oczywiście roślinnością. A na lądzie mamy właśnie bardzo hydrofilne też rośliny typu widłakowate, a zwłaszcza te tak zwane porybliny, czyli izoletace. Te rośliny, ich spory właściwie świadczą o tym, że mamy skrajnie wilgotne warunki, ponieważ porybliny do swojego cyklu rozrodu potrzebują stałej wody, prawda? W wodzie tylko to się czyni. No i obszar polski, jak się ta zatoka nam rozwijała. Ona czasami, no nie była głęboka, to było 30 metrów głębokości, więc żadna głębia. Natomiast od czasu do czasu z lądu rozwijały nam się systemy deltowe do tej laguny i potrafiły aż do samego centrum nam ten basen zasypać utworami piaszczystymi, deltowymi i rzecznymi. I co ciekawe, te epizody, jak nazywamy, progradacji, czyli rozwoju systemów deltowych do tego basenu, nie są chaotyczne. One się w profilach powtarzają dość cyklicznie. To jest taka animacja, która to odtwarza, że z początkiem tego targu mamy taki gwałtowny zalew, transgresję tego brakicznego, wysłodzonego zbiornika. On był trochę bardziej słony na Pomorzu, trochę mniej słony w Górach Świętokrzyskich, ale zbiornik, prawda, gwałtowna transgresja i zaraz potem właśnie przyrasta nam osad, utwory, najpierw laguny, a potem te piaszczyste deltowe, prawda? I nagle znowu kolejna taka transgresja, prawda? I znowu laguna, cały czas odnosi się do tego profilu, do tego profilu, prawda? Bo ten jest z południowej Polski, a ten jest z północnej zachodniej. I grube tutaj piachy, prawda? Pochodzenia rzecznego i deltowego. I wreszcie kolejna transgresja, i znowu laguna,
piaskowce, transgresja. Laguna i koniec. Erozja. A więc basen się wypełnił. Proszę zwrócić uwagę, to bardzo ciekawe, że te dolne cykle są grubsze niż te górne. Co to oznacza? Że tu już przestrzeń akomodacji, czyli możliwość zmieszczenia osadów była mniejsza. Ten basen nam się spłyca, przebudował się bez korzeni roślin na tej laguny. Niemniej ta cykliczność jest wyraźna. My nazywamy te cykle parasekwencjami. One budują pewien logiczny układ, który możemy skorelować te powierzchnie transgresji, korelujemy przez cały basen Polski. One są świetne w korelacji, bo my wiemy, gdzie jesteśmy w profilu. Prawda? Mamy parasekwencje 8A, 8B, 8C, 8D, 8E i wszystko się zgadza. I teraz ciekawe, jak to się ma do naszej krzywy węglowej. No, krzywą węglową oczywiście uzyskiwaliśmy też nie tak prosto, bo nie wystarczy nam kerogen lądowy. Koleżanka Marta Chorbot to wybierała ręcznie igiełką wszystkie tylko drewienka. I tylko drewienka poddawaliśmy analizie. Po to, żeby uniknąć frakcjonowania, bo organy rozrodcze roślin, tak jak spory, jednak frakcjonują izotopy węgla trochę inaczej. A drewno zachowuje oczywiście stabilność. No i dzięki temu dostaliśmy bardzo wiarygodne krzywe. W ogóle typ materii organicznej to jest typ kerogen typu 3. Nie mamy kłopotu z tym, że tutaj nastąpiły jakieś procesy kirolityczne. To jest w zasadzie niedojrzałe, więc dobre do takich badań. No i typ kerogenu wynika to już u demetrownika, u indeksu wodorowego, tlenowego, temperatury maksymalnej. No pokazuje, że to jest typowo lądowy kerogen. A tak wygląda krzywa węglowa z innego z odsłonięć właśnie, które po zdjęciu pokazywałem na początku. Mamy właśnie tę lagunę, te progradacje tu widać w postaci tych piasków właśnie. O, to jest ta pierwsza parasekwencja. I odjazd nam krzywej izotopowej właśnie tu następuje. I kiedy zestawimy to dla całej Polski, to zauważymy, że wszędzie tam, gdzie kończy nam się jedna parasekwencja, następuje skok w izotopach. A więc wydaje się, że te zaburzenia izotopowe odpowiadały wahaniom również poziomu morza. To jest bardzo ważne, ponieważ to dowodzi, że klimat wpływał na te wahania poziomu morza. W jaki sposób? A może jeszcze resztki lodu topniały na biegunach? A może rozszerzalność ciepła wody działała? Dwa czynniki. Na górze oczywiście są pewne już nieścisłości, ale one wynikały z tego, że tu w tym miejscu mamy gwałtowną dostawę materiału z lądu. I to oczywiście w pewnym sensie tę regularność zaburzało. Ale zależność pozostaje dość ciekawa. No i wreszcie z tą krzywą węglową wędrujemy dalej, a więc porównujemy tą referencyjną krzywą węglową Polski do Anglii. No i proszę bardzo, nie mamy żadnych skrajności przewodnich, poza jedną ginocystą, która tutaj bardzo szeroki właściwie zakres, a możemy bardzo precyzyjnie się dowiązać do bardzo, bardzo ściśle rozszyfrowanego stratygraficznie profilu brytyjskiego i powiedzieć na ile milionów lat temu, ile tysięcy lat temu jesteśmy tu i tu. Do tej pory to było marzenie ściętej głowy, żeby taką rozdzielczość dla tak niemych geostratygraficznie, no, wskamieniałościowo skałą uzyskać. Więc to było bardzo fajne, że mogliśmy tu z Stevenem Hesselbo to zrobić i tak sobie porównać Yorkshire i nasz basen Polski. Ale zauważyłem coś innego. Bo nigdy nie ma tak, że coś się zrobi fajnie, ale super mamy dowiązane. Mianowicie pewną zależność, która była więcej niż zastanawiająca. Mianowicie, kiedy zestawiliśmy krzywą węglową, to jest ta krzywa węglowa izotopów, a to jest całkowity węgiel organiczny. Czyli tyle, ile mamy tego węgla organicznego w tych samych próbach. Co się okazuje? Że kiedy izotopy wędrują nam w stronę cięższych, prawda, tutaj, to jednocześnie przybywa nam całkowitej materii organicznej w osadzie. A kiedy zaczyna nam się ten okres zaburzeń izotopowych, więc mamy więcej tego izotopu lekkiego, a więc te hydraty metanu, ta prowincja wulkaniczna Carbonifera ociepliła klimat, to zamiast mieć więcej, to mamy niezwykle mało całkowitego węgla organicznego. Odwrotnie niż w oceanie. W tym czasie w oceanie mamy łupki bogate w organikę. Mamy te łupki, no, skały macierzyste ropy naftowej. A tu roba bardzo takie ubogie w organikę skały. Niezwykle ubogie. W ogóle kerogen utleniony. No. Dla nich ważna jest wilgotność, to one owszem muszą mieć,
zawsze, ale kluczowym, jak się okazuje, czynnikiem jest jednak temperatura. A właściwie mamy próg temperatury, od którego one zaczynają być aktywne. I w tym momencie, jak one się włączą, to cały ten rezerwuar węgla glebowy potrafi zniknąć w bardzo szybkim czasie. Czyli mamy do czynienia z napędzaniem efektu cieplarnianego nie tyle jakimś takim długotrwałym procesem, jak wielka prowincja wulkaniczna. No, no to oczywiście działało i musiało mieć katastrofalne skutki, ale tu bardziej działa nie tyle skala, bo ten rezerwuar węglowy lądowy nie jest taki wielki w porównaniu z oceanicznym. On jest bardzo nabilny. I nie tyle chodzi o ilość uwolnionego węgla, ale tempo jego uwolniania. W jakim czasie ten dwutlenek węgla jest w stanie się wydostać z metanem razem do atmosfery, zanim zdąży pompa biologiczna go wessać i przechwycić.